dzisiaj wieje znowu, ale może się dziś uda. Pojechałem sobie gdzieś na Pragę. Praga jest w Czechach albo na Słowacji, ja nie wiem, ale jest też w Warszawie. Czy właśnie to nie jest Warszawa, tylko to jest Praga. To jest tak na tej zasadzie, na jakiej Nowa Huta to nie jest Kraków. To jest Nowa Huta. Po prostu zbyt duże różnice są pomiędzy Nową Hutą a Krakowem, żeby powiedzieć, że to jest Kraków, i tak samo Praga się różni od Warszawy. Podobno, ale dla mnie się niczym nie różni. I znalazłem sobie rzeczkę i mostek, i siedzę i czytam. Czytam sobie 80 pytań, na które każdy katolik powinien sam sobie odpowiedzieć. No to ja na przykład nie jestem katolikiem, ale też sobie odpowiem. I wielu, którzy mnie słuchają, to też nie są katolicy, ale niech sobie odpowiedzą, bo to ciekawe pytania są, mi się wydaje, takie. Wieje, wieje, nie wieje, już nie wieje. Będzie padać troszkę. Więc tak jeszcze opowiem o scenarii, o scenografii tutaj, w tym studiu moim. Więc woda, wiatr, wiatr, woda, woda, wiatr, wieje. Śmieciów dużo jest, tam jest lasek, tam pełno zwierzętów chodzi. Pełno zwierzętów. Widziałem jakąś wiewiórkę nawet. Czy to może był lis? Nie wiem, bo ja z miasta nie rozróżniam trochę. No, więc już był kiedyś odcinek o tych pytaniach i odpowiedziach, ale mi się to fascynuje mnie, bo fascynuje mnie to, jak ludzie myślą. I niektóre rzeczy to jest na nie proste odpowiedzieć. A niektóre są inspirujące z kolei pytania i warto o nich pomyśleć. To dzisiaj taki będzie ten, bo jest wiosna i jest ciepło, tak luźniej, żeby była nie ciągle życie, śmierć, czyściec, życie, czary, magia, demony, opętania. To jakiś normalniejszy taki temat. Jakie mają ludzie problemy zwykli? Zmiany takie. Na przykład, skoro Bóg jest wszechwiedzący, jeszcze tego nie czytałem całego, to będę improwizować, spróbuję odpowiedzieć. Martin radzi ludziom, którzy nie wiedzą, o co chodzi w tym życiu. Dobrze. Nie wiej wietrze teraz, jak czytam. Skoro Bóg... Akurat wieje, jak czytam. Cicho, cicho. Skupię się. Skoro Bóg jest wszechwiedzący i jest miłością, nie wiem dlaczego w cudzysłowie. Aha, bo to takie... No tak, to może im racja ten cudzysłów. Bo nie można być miłością, bo to jest... przenośnia taka. Dobrze. Więc skoro Bóg jest wszechwiedzący i jest miłością, dlaczego doprowadził do stworzenia dziecka, czyli człowieka, gdy wiedział, że to dziecko pewnego dnia się wyprze i będzie musiało spędzić wieczność płonąc w jeziorze ognia? Gdybym był Bogiem, nie zrobiłbym tego. Mam więcej miłości do ludzi niż on, powiedział Tired Turkey Prod jakiś. No więc to odpowiedź jest taka. To co byś zrobił, Tired Turkey Prod? Co ty byś zrobił? Masz więcej miłości. Co może innego było zrobić, ja się pytam. Więc pewnie Tired Turkey Prod by powiedział, że nie stworzyłbym człowieka w ogóle, tak? No, to jest lepsze, się pytam ja? Znaczy, byłoby to, że wtedy ci ludzie nie mogliby siedzieć nad taką rzeczką i nie mogliby rodzić własnych dzieci, nie mogliby jeść pizzy i hamburgera, nie pograliby w grę, nie posłuchaliby odwyku, nie uprawialiby miłości, prawda, francuskiej z żoną albo z kimkolwiek innym i nie zjedliby pierogów z truskawkami, to co jest tutaj szczególnie ważne dla mnie na przykład. To by było lepsze? Na pewno? Nie wiem, czy to by było lepsze, nie sądzę. Problem polega na tym, że Bóg jest wszechwiedzący i tak dalej, i jest miłością i stworzył człowieka. To nie świadczy o tym, że on ludzi nienawidzi. Świadczy o tym, że po prostu niektórych rzeczy się nie da przeskoczyć. Nawet Bóg nie może przeskoczyć. Jeżeli się stwarza człowieka, który ma własną wolę, no to wiadomo jest, że będzie wybierać, nie? Sam i będzie wybierać źle, między innymi. No i, no sorry, to jest jego wola już, a nie Boga. Ja nie wiem, jak sobie ludzie wyobrażają, jak Bóg inaczej mógłby stworzyć człowieka, który byłby zawsze dobry, nie trafiłby do jeziora ognia i siarki. Jak? No nijak, bo musiałby to być człowiek bez wolnej woli, żeby nie popełniać błędów. Czyli robota by mógł stworzyć. No, może i stworzył za pierwszym razem, ale ten świat robotów najwyraźniej był tak nudny, że nie ma o nim ani słowa w Biblii. Więc znudził się i wyrzucił i stworzył ludzi, którzy mają własną wolę. I to, że mają własną wolę, no to z tego wynika, że będą popełniać błędy. I będą i niektórzy w jeziorze ognia i siarki, ale niektórzy nie będą. Więc jak widać, Bóg jest ryzykantem. Ale coś, co ma wspólnego z miłością, to ja nie wiem. To nie jest kwestia Boga, tylko kwestia natury rzeczy. Wolna wola pociąga za sobą możliwość wybierania źle. Już. Wolność, nie wolność, tylko miłość,
Dobra, no ludzie sobie też, ludzie mają wyprane mózgi strasznie w współczesnym świecie. Ja sobie wyobrażałem, że miłość oznacza kontrolę nad drugim człowiekiem. No nie, chyba nie oznacza. Już na pewno nie według Boga, bo inna miłość... według niego miłość oznacza dać komuś wolność pełną i zrobić, co sobie on uważa za stosowne. To jest miłość. Miłość to nie jest jak zaopiekujesz się człowiekiem na śmierć. To nie jest miłość, to jest kontrola, to jest chęć władzy. I tak sobie ludzie wyobrażają miłość, to sobie źle wyobrażają. Sorry. No, to nikomu szczęścia nie dałoby, gdyby tak Bóg stworzył człowieka, że człowiek nie ma żadnej woli i nie może wybierać źle. Rzekłbym, tak bym odpowiedział. A potem, dobrze, co? Objawienia, pytanie. Objawienia mają miejsce na Ziemi. A co, gdy skolonizujemy Księżyc, Marsa lub zasiedlimy trwale stację kosmiczną? Czy uciekniemy od wyroku? Pyta Ray Summers. No więc ja bym powiedział, poczekajmy, aż skolonizujemy i wtedy odpowiem na pytanie. Bez sensu się zastanawiać, co by było, gdyby. No ja wtedy wrócimy do pytania i będzie na pewno w odcinku 1896 Odwyku. Pod warunkiem, że odcinki będą się pojawiać raz na rok, to może się uda. Bo przy tym, jak się świat rozbija w tym kierunku, to nie będzie to łatwo stwierdzić, że w ogóle nigdy niczego nie wyślemy już na Księżyc. Bo niestety to już idzie w dół, także się nie rozwija po prostu nic już, tylko co się cofa trochę, bo ludzie są leniwi i chcą żyć za darmo na korzyść innych, więc niczego nie rozwijają, więc się... No. A swoją drogą, patrząc na stare filmy science fiction, to sobie wystarczy zobaczyć, jak ludzie przewidywali przyszłość i rok na przykład 2000. Rok 2011 to już powinniśmy tu latać, a my dalej jeździmy, tam motory jeżdżą, autobusy. Mieliśmy kontrolować pogodę, gdzie one są. Mieliśmy jetpackami takimi latać wszyscy do pracy, jak Jetsonowie na przykład, nie? No i gdzie to jest? No, także, no tak. A ten człowiek pyta, jak skolonizujemy Marsa? Nie. To jest tak, jakby człowiek, który nie ma 17 lat, niczego kompletnie nie umie i o niczym nie wie, powiedział, że no ja się martwię, co ja zrobię z tymi pieniędzmi, jak już zostanę milionerem, no? Co ja zrobię? No nie wiem. To jest dla mnie ważne pytanie. Że nie, no naprawdę, są ważniejsze pytania. Dalej pytanie. Co tu mamy? Wielu ludzi wierzy w duchy. Moje pytanie. Dlaczego jest tak, że ludzie widzą tylko duchy ludzi lub zwierząt domowych? What? Czemu nie... A, dobre pytanie. Czemu nie Neandertalczyków lub jeszcze lepiej dinozaurów? Duch dinozaura. Duch tyranozaura mnie nawiedza. Dobra. To byłby koszmar zobaczyć ducha brontozaura przechadzającego się po mieście. To prawda. No nie, jakbym zobaczył ducha Piłsudskiego przechadzającego się po mieście, to równą traumę bym miał równie. Więc co widzą ludzie w charakterze duchów, to jak mi się wydaje, że to jest taka ściema zwykła, bo rzeczywiście ktoś bardzo logicznie do tego podszedł. Gdyby naprawdę to były duchy, te, za których się podają, i one by się losowo pokazywały, no to rzeczywiście powinno być od cholery Neandertalczyków i różnych innych rzeczy, starych, młodych, żółtych, białych. To jest bardzo zadziwiające jest, że zawsze jak się objawienia były w kulturze, gdzie sami biali żyli, to się wszystkim objawiali biali ludzie. Mimo, że wszędzie dookoła nich jeszcze byli żółci, czarni, czerwoni, ale nie, zawsze biali, nie? Jak były czasy jakieś renesansu, czy tam kiedyś, tam wtedy te czasy, co te takie grubaśne aniołki wszędzie rysowali, takie pulchne, w ogóle wszystko było grube, to, bo wtedy tak lubili, to z kolei Jezusy zawsze objawiały właśnie w takie grube. Potem jak się zrobił Jezus popularny z długimi włosami, przystojny z brodą, to same takie Jezusy są teraz, nie? A naprawdę, to warto sobie zobaczyć, jak się choćby te Jezusy zmieniały, te twarze, postacie. I zawsze były adekwatnie do epoki. Więc mówię, to jest taka ściema zwykła, najwyraźniej, bo jeżeli widać takie zależności, to ewidentnie, jeżeli widać zależności między epoką, w którą żyją ludzie, a tym, jakie są objawienia, to jest jasne, że ktoś tym manipuluje. Gdzieś ktoś tym manipuluje na pewno, bo nie powinno być takich zależności. Jeżeli to by były naprawdę niezależne objawienia od tych ludzi. One są zależne. Więc co to może być? Albo projekcja tych ludzi sobie wmawiają, albo są nawiedzeni do tego stopnia, albo może osoby inne, które się wywołują w jakiś sposób te objawienia i chcą zmanipulować tych ludzi, więc pokazują im coś, co wiedzą, że w określony sposób na nich wpłynie.
ma to logiczny sens, bym powiedział, aczkolwiek jest to taka teoria spiskowa trochę. No więc ja nie lubię takich historii, bo są przeważnie głupie, niewytłumaczalne i nieudowadnialne, ale w tym wypadku dużo jest przesłanek za tym mówiących, że coś takiego może mieć miejsce. Ale fajne pytanie, bym powiedział. 30, że to jest, skoro Bóg cofnął morze, to ja, tak by Mojżesz i Żydzi mogli, wtedy to Hebrajczycy byli jeszcze, Żydzi to się pojawili później, ale mniejsza z tym. Więc skoro Bóg cofnął morze, tak by Mojżesz i Żydzi mogli uciec przed Egipcjanami, to dlaczego nie otworzył bram obozów koncentracyjnych? Nie wiem, co to ma do rzeczy. Skoro ja jadłem pierogi, to dlaczego twoja żona ubrała dziś spodnie? Gdzie tu sens jest? Dlaczego nie otworzył bram obozów koncentracyjnych? No rany, to z tego samego powodu, z którego tępił Żydów przez całe stulecia przed obozami koncentracyjnymi. To nie jest jakiś wyjątkowy przypadek w historii, że Żydzi byli prześladowani. Że to działo od początku i już za czasów Biblii to miało miejsce. Wieje. I Bóg powiedział sam wyraźnie, dlaczego ich tak tępi. Więc może to znowu jest strasznie nieprzyjemnie brzmi, ale to jest jedyny logiczny wniosek naprawdę, że to Bóg stał za Holokaustem, niestety. No więc można sobie oczywiście nazwać, że on nie sprawił, on dopuścił. No, można, nie? Ta pani nie jest brzydka, tylko piękna inaczej. Można powiedzieć, ale co to zmienia? Nic. Ta pani dalej, nikt się z nią nie ożeni, prawda? I można, niektórzy wymiotują, jak ją widzą, ale to jest tylko kwestia nazewnictwa. Więc jak to nie nazwał? Bóg się z tym musiał zgodzić, z tym Holokaustem. No musiał, bo inaczej to, co to z niego byłby za Bóg rzeczywiście. Więc to rozumowanie musi doprowadzić do tego wniosku. No i ten wniosek jest bardzo nieprzyjemny rzeczywiście, no ale patrząc znowu na Biblię i historię Żydów według Biblii, to oni nie rozumieli w ogóle, co Bóg robi. Jak im coś robił złego, to też tego nie rozumieli i mówili, że to jest niemożliwe. Bóg nas strasznie kocha, my co prawda się puszczamy na prawo i lewo, kradamy, mordujemy, zabijamy, kłamiemy i uprawiamy czary i wszystko, co nam zabronił, ale Bóg nas kocha, więc to na pewno nie Bóg nas tak zabijał. Ja nie wiem, co robili Żydzi dokładnie, żeby na to zasłużyć. Bo i to ja bym chciał wiedzieć, może choćby po to, żeby móc ludziom wyjaśnić, że Bóg nie jest sadystą, tylko ma powód wszystkiego, co robi. Ale ja nie wiem, zwyczajnie, bo się nie znam na historii na tyle, żeby móc się wypowiadać na ten temat. Tyle wiem, co mówi Biblia. I zawsze w Biblii, jak Bóg dowalał im, swojemu ludowi, no to dowalał, no i zawsze był powód i mówił, jak jest powód. W skrócie zawsze powód był ten sam, czyli że albo się nawzajem okradali, mordowali, kłamali, oszukiwali i innych też, byli nieuczciwi jeden wobec drugiego, albo uprawiali czary, magię, obrażali Boga samego, nie? Albo robili kuku ludziom, albo Bogu. Albo Boga denerwowali, wkurzali. A że karał ich bardziej niż innych, no to dlatego, że to jest jego naród i na nich on pokazuje dokładnie, na czym polega sprawiedliwość. No. I jakie są jego standardy. I, no i tyle, nie? Można powiedzieć. Więc co tu jeszcze gadać? Niestety przykre, ale prawdziwe. Ale że jeżeli się zastanowić, no mniej więcej na oko, no można z, no jak ktoś zna tak ciut choćby historię, ja nie znam, bo trudno obiektywnie, no za mało czytałem. Ale co Żydzi robili przed wojną, żeby sobie na to zasłużyć? Wiecie, już chociażby troszkę na nich niekorzyść świadczy to, że mogli uniknąć tego, każdy indywidualnie, do samego dnia, już prawie do samego dnia, kiedy się Haszoa pojawiło i zaczęli mordować i ten. Mieli po prostu takie zaufanie do człowieka, do siebie samych, do swoich pieniędzy, że nie zwiali, że mogli uciec. Wszystko otwarte było, mogli wyjeżdżać. Każdy, kto miał trochę, ja nie wiem, takiego trzeźwego spojrzenia, powinien wyjechać. No, po prostu mieli więcej zaufania do wszystkich znaków, które ich ostrzegały dookoła. Mieli więcej zaufania do tych ludzi, do kultury, do Niemców, którzy tam, kultura wysoka, w ogóle to jest niemożliwe, cywilizacji, do swoich pieniędzy, do swojego własnego rozumu, który im mówił, że no niemożliwe, nas będą potrzebować, nie będą nas zabijać, no przecież potrzebują siły roboczą i tak dalej, nie? Do tego więc mieli więcej zaufania niż do wszystkich znaków ostrzegających ich, które ze wszystkich stron były jasne, czytelne i widoczne. Z ludzi ogłupił patriotyzm, ogłupił ich wiara we własne siły i takie rzeczy. No już samo to
jest wystarczającym powodem, niestety, żeby człowiek za to sprawiedliwie dostał, co mu się należy. To jest głupie trochę naprawdę. I to samo będzie spotykało ludzi wszystkich innych. I to samo Polaków spotykał. Z tym chorym podejściem patriotyzm liberales, ponad wszystko, ponad rozum, ponad ludzi, Boga, w ogóle wszystko. Nie? Takie idiotyczne myślenie z owładnego manią jedną jakąś prześladowczą człowieka to jest. No i tak się to kończy. Także nie mówię to po to, żeby kogokolwiek tutaj powiedzieć, że jest gorszy, bezmyślny, głupi. Nie o to chodzi. Mówię po to, żeby na przyszłość wszyscy brali lekcje, wyciągali lekcje z tego, co się działo z innymi ludźmi w historii. Bo naprawdę wystarczy tylko się uczyć historii, żeby nie powtarzać tych samych błędów. To nie ma tak, że czasy się zmieniły. Ludzie są ciągle tacy sami. Zasady życia takie same są ciągle. Zasady współistnienia ludzi, dobro, zło, Bóg, to wszystko jest. Więc to, co się działo z historii, to się będzie powtarzać znowu. Tylko w innych odmianach, wersjach. Koniec. Co mamy jeszcze pytania? Fajnie się siedzi, to zimnawo się zrobiło, bo chmury. Góry nawciągają czarne. Dobrze jest, jakby nie wiało jeszcze. O, teraz nie wieje, ale fantastycznie. Czemu dano nam wolną wolę? Pyta Gandalf z nephew. Bratanek Gandalfa. Czemu dano nam wolną wolę, kiedy obowiązkiem w naszym życiu jest podążanie zgodnie z tym, co nam kazano? Jak to obowiązkiem? Nie z obowiązkiem. Znowu człowiek, który jest wychowany na robota. Każą mi, to robię. Sorry, nie jest tak. Musimy przestrzegać zasad pod groźbą kary. Czy to jest wolna wola? Dokładnie, to jest wolna wola. Wolna wola polega na tym, że ty decydujesz, co robisz. Kropka. I to jest koniec definicji wolnej woli. W wolnej woli nie mieści się to, że możesz robić, co chcesz i nie ma za to konsekwencji. Zawsze są konsekwencje. Wolna wola nie wyklucza konsekwencji, wręcz przeciwnie. Gdyby nie było konsekwencji, to nie byłaby wolna wola, tylko to było już kontrola. Ktoś ma nad tobą władzę właśnie, kontroluje cię i ustawił tak warunki życiowe twoje, jak chomikowi w klatce, że co byś nie robił, to nie będzie konsekwencji. Bo po prostu nie masz wtedy wyboru, nie masz wolności, nie masz wolnej woli żadnej. Jaką wolną wolę ma chomik w klatce, kiedy ma codziennie żarcie, picie, jedzenie, bezpieczeństwo, nic go nie zje, nie może popełnić błędu chomik. No co może zrobić? No, jedyne, co może zrobić, co ma jakieś konsekwencje, to zrzucić się z najwyższego punktu klatki na dół, ale i tak mu się nic nie stanie, bo widziałem, że chomik tak robił i mu się nic nie stało. Więc nic nie może zrobić chomik. Czy to jest wolna wola? No jak dla mnie nie. To jest niewola, a niewolna wola jest bardzo przyjemna i sympatyczna niewola. Wolna wola jest wtedy właśnie, kiedy jest kara za to, co robisz, albo nagroda, albo konsekwencja, zupełnie nie mieszcząca się w kategoriach nagrody ani kary. O, jedzie coś, uwaga, uwaga, jedzie, co jedzie? Pogotowie. Jeszcze ma na benzynę. Nie jest źle. No to cyk. Pan to Bóg wieczny, stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży. Cytat, to jest Izajasza 42. Tak się zaczyna pytanie. Znowu wieje. Jeśli to prawda, to dlaczego Bóg odpoczywał siódmego dnia? Masz, złapałeś teraz nieścisłość Biblii. No i po tobie już jest. Rzeczywiście, wywalamy do śmieci. No, ale spryciarz, nie? Rzeczywiście. Nie męczy się ani nie nuży, a odpoczywał siódmego dnia. Nie wiem dlaczego. No, naprawdę tam, gdzie jest napisane, że odpoczywał, to czy ktoś naprawdę uważa, że to chodziło o to, że się zmęczył? Nie wydaje mi się. Chyba nie o to chodziło, że się... Dlatego odpoczywał, że się zmęczył. Nie wiem, po co odpoczywał. Może to jest tak po prostu określone. Chodzi o to, że przestał robić, no i już. Ja też nie jestem zmęczony i nie jestem znużony, a siedzę i odpoczywam. To się tak nazywa. No, to ja myślę po prostu, że odpoczywał nie dlatego, że był znużony i zmęczony. Tylko dlaczego on odpoczywał siódmego dnia? No na pewno po to, żeby dać przykład ludziom i pokazać, że on tak robił, to wy też tak róbcie. O. Ale mógłby i bez tego po prostu kazać to zrobić, więc nie wiem, czemu se odpoczął. Postanowił po prostu, no co no, zrobiłeś sobie coś fajnego, stworzyłeś, ulepiłeś ludzika z gliny, z plasteliny, stawiasz na stole, no i co potem robisz? Siedzisz, patrzysz, nie? Jak on se fajnie wygląda, czyli tak odpoczywasz. Nie pracujesz dalej, już go nie robisz nim nic więcej. Zrobisz program, no to potem siedzisz, patrzysz, jak se fajnie działa, nie? Zbudujesz kolejkę,
No to włączasz i patrzysz, jak się kręci dookoła, jeździ. I to jest ten, to, co zrobił Bóg. Jest napisane, że odpoczął. O to, myślę, chodziło. The next. Za każdym razem, gdy idę na pogrzeb, mówi ktoś, nie wiadomo kto, ksiądz mówi coś w rodzaju: Bóg wezwał te dusze do nieba. O, tak mówi? Lub Bóg powiedział, że czas iść do domu. Lub coś takiego. No może. Jeśli Bóg wzywa tych ludzi do domu, to dlaczego zamykamy morderców w więzieniach? Jak możemy kogokolwiek osądzić za wykonywanie woli Bożej? A, taki myk tutaj. Ale wieje. O, nie, 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 nie. Mi się kamera przewróci. Nie przewraca się. Dobrze, no więc jak możemy osądzić za wykonywanie woli Bożej? Dobre pytanie. To jest taka dziwna sprzeczność. Ta sprzeczność musi wynikać z... Nie, no czekajcie. Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Zgłupiałem trochę i nie wiem, jak na to odpowiedzieć. No i mógłbym się zastanowić, ale pewnie też bym nic nie wymyślił. Będę się teraz zastanawiał, jadąc do domu, nad tym pytaniem. No jak to pogodzić? To ja nie odpowiem na to pytanie. Mam lepszy pomysł. W komentarzu na stronie www.odwyk.com wy odpowiedzcie na to pytanie. Niech ktoś wymyśli fajną odpowiedź, no. Może nie ma odpowiedzi. Może nie, no jest jakaś odpowiedź, bo nie wydaje mi się, że to by była jakaś nielogiczna niespójność. Po prostu chodzi o to, że mówimy o dwóch różnych kontekstach, kiedy mówimy o Bożej woli. No, bo wolą Bożą jest jednocześnie nie morduj drugiego i wolą Bożą jest, żeby ktoś zamordowany właśnie poszedł akurat wtedy do nieba, no bo to nie dzieje się poza kontrolą mimo wszystko Boga, nie? Właśnie to jest ta dziwaczność, która... To jest ten efekt hrabiego Monte Cristo, że hrabia Monte Cristo niby nie wpływał na wolną wolę innych, bo to tylko zwykły człowiek, nie? Inni ludzie robili, co chcieli, ale tak wymanipulował wszystkim i miał wszystko pod taką kontrolą, że i tak się działa jego wola, mimo że wszyscy wykonywali własną wolę. Wiecie, o co chodzi? Nie? Nie? To przeczytajcie hrabiego Monte Cristo, żeby zrozumieć, na czym polega ten efekt. I tutaj... I tutaj jest podobny efekt, ale jak ktoś to umie lepiej wytłumaczyć, to na www.odwyk.com, tam komentarze są. Na pewno ktoś już komentarze napisał, więc wejdź i poczytaj. Dobrze. To jeszcze kilka tylko. Czy Adam i Ewa mieli pępki? Pyta 34. Nie wiem. Nikt nie wie. Kropka. Dalej. Konser... Nie wiej tu, wietrze. Nie wiej, wietrze. O, słońce przyszło. O. Konserwatywni Żydzi używają imienia Jahwe jako imienia Boga. No nieprawda, używają imienia Jehowa akurat jako, ale albo każdy inaczej wymawia, nieważne. Więc używają tego imienia jako imienia Boga, gdyż jego prawdziwe imię jest przypuszczalnie niewymawialne. Co? Pytanie moje brzmi, jak ludzie mogą wzywać imię Pana nadaremnie, kiedy nikt w rzeczywistości nie zna jego imienia? O, dobre pytanie. Właśnie, może nie chodzi tylko o techniczne, bo okay, ludzie znowu traktują wymawianie imienia Boga jak zaklęcie. Imię Boga to nie jest zaklęcie i to nie są czary. Nie chodzi o to, że ty wymówisz jakieś dźwięki, bo gdyby tak było, to by każda papuga, która powtórzy Jehowa, Jehowa, dostałaby piorunem w ryj od razu z góry, w łepek, w dziób by dostała. Ryj to świnia by dostała. No, albo każdy komputer, który by grał, na przykład mówił Jehowa, to by się zaraz zepsuł. No, oczywiście nie o to chodzi w ogóle. Chodzi o nadużycie, no, o co chodzi? No, ale, mówię, Bóg to nie jest pani z ZUS-u, no. Bóg nie jest formalista. Jemu nie chodzi o zasady dla samych zasad, ani o taką czynność typu czynność. Jemu chodzi o ten zamiar, który jest w tym czynie, o to samo znaczenie czynu. Nie, jak ktoś przez sen pomówi Jehowa, to też nie ginie i to Bóg mu tego nie uznaje za grzech przecież. A przy tym podejściu, że chodzi o samo tylko wymówienie tych dźwięków, to by musiał właśnie ukarać, tak? No i to by było, już złamać przykazanie przez sen. No, jak można złamać przykazanie przez sen? No ludzie, litości. Więc nie o to chodzi, ale rzeczywiście dużo Żydów miało kiedyś paranoję, do tej pory mają, na punkcie tego imienia. I naprawdę to już były czary, zwykłe, bezczelne, wstrętne czary związane z tym imieniem. Podobno było już z tym imieniem, gdzieś tam wyczytałem, że niektórzy tak robili, że był jakiś arcykapłan i on na ucho czy jakoś przekazywał to, jak się tak naprawdę wymawia imię Boga następnemu kapłanowi czy coś. Ja nie wiem, miał jakieś takie ciągle jazdy z tym imieniem
o, że to taka litera, tu taka samogłoska i to jest wtedy prawidłowe i ten. No bo jest ileś tam kombinacji możliwych, tak naprawdę to imię się nie wiadomo jak wymawia, nie wiadomo, nikt nie wie, nie wie. Także można zgadywać tylko. No, jedne wersje są bardziej prawdopodobne, inne mniej, ale na pewno to nie wiadomo. I możliwe, że to nie jest ani Jahwe, ani Jehowa, tylko w ogóle jeszcze całkiem inaczej. Możliwe. Więc kombinacji jest ileś tam. Więc jak ktoś by chciał, to może zrobić eksperyment i wymówić wszystkie możliwe kombinacje, ich tam pewnie kilkaset będzie, bo stok ileś może. I zobaczymy, kiedy umrzesz. To wtedy się okaże, to jest prawdziwe imię. Ktoś coś takiego? Nie, ludzie, no i co, wierzysz, że to wyjdzie? No jak chcesz, to próbuj. No może ktoś ma czas. No, no i to, nie wiem. Ja myślę, że Bóg pęka ze śmiechu, patrząc na to, jakie pierdoły ludzie wymyślają po prostu o nim. Ludzie traktują Boga jak królewnę Śnieżkę, a nie jak kogoś, kto naprawdę jest osobą, żyje, patrzy. No wyobraźcie, że to, no nie wiem, no trzeba sobie wyobrazić Boga jako, powiedzmy, jako takiego człowieka, nie? Dla uproszczenia jakoś. No i wyobraźcie sobie, że on tutaj siedzi i ty do niego mówisz, czy ja mogę powiedzieć Jahwe, i co on odpowie? Nie, nie wolno, nie, to jest tak strasznie ważne. Nie, w ogóle, nie, to nie o to mi chodziło, nie wiem jak to powiedzieć, idę stąd w ogóle, jest bez sensu. Next question. Przychodzi mi o to, żeby sobie Boga wyobrazić jako naprawdę osobę, która ma mózg. Ma mózg. No nie ma mózg, bo jest duchem. Duchowy mózg ma, myśli, o coś mu chodzi i nie jest panią z okienku, z okienka w ZUS-ie, powtarzam, ten pan. No. Także ludzie, póki mieszkają w Polsce, to mają ciągle trudności, żeby jakoś normalnie myśleć, bo nie żyją w normalnej rzeczywistości, gdzie się ludzi traktuje jak ludzi, a nie jak podmioty prawne i tak dalej, nie? To co tam, na koniec jeszcze. A czemu Bóg jest przeważnie określany jako On? No jak ma być określany jako Ona? Bo jest On. Sam się tak określił, no to trzeba to zaakceptować. Bóg jest zdecydowanie On i tylko i wyłącznie On, aczkolwiek jest gdzieś tam w Biblii na przykład porównanie, że Bóg jest jak ojciec i matka, byłem waszą matką, no ale już nawet samo zdanie byłem waszą matką świadczy, że to jest tylko takie porównanie, a nie określenie płci. Więc płeć Boga jest męska. Przynajmniej tak się określa. Dlaczego? Nie wiem. Ale jak chcę, to niech tak będzie. Widocznie jakiś to sens ma. Jeśli urodzisz się opóźnionym, czy to oznacza, że twoja dusza jest również opóźniona? Aha. A ja nie wiem, co to jest dusza. Może duch, że twój bardziej. Ja nie wiem, ale się nad tym też zastanawiałem właśnie, jak to jest. Nie, jak się spotykam z takimi ludźmi, no to ja mam wrażenie, że to są normalni ludzie. Znaczy normalni, nie są normalni. No nie są normalni, są trochę inni, opóźnieni albo inaczej się zachowują, ale jak patrzę tak na nich, patrzę im w oczy, gadam z nimi, to są ludzie naprawdę. I nic, to nie jest mini człowiek, to nie jest pół człowieka, to jest cały człowiek. Jest inny, ale on jest sobą, on jest w stanie podejmować decyzje. Ma taką świadomość dalej, tylko inną percepcję rzeczywistości, inaczej widzi, jest jakby uwięziony w tym ciele, które coś mu się nie do końca zrobiło, ale to jest dalej, widzę duch człowieka tam w środku. Ale nie wiem, może są ludzie tacy, że nie mają tego w sobie człowieka. Ja nie wiem, no. To są takie rzeczy, które się nie da zmierzyć, zbadać. A większość ludzi już tak rozumuje, że jak się coś nie da zmierzyć i zbadać i udowodnić matematyką i przeprowadzić dowód fizyczny, to tego nie ma. Nie sądzę, ale nie wiem. No nie wiem, jakie macie zdania na ten temat też. Napiszcie w komentarzu, bo ja miałem mało styczności z takimi ludźmi, ale z tego, co miałem, to mówię, że to nie jest opóźniona jego dusza, nie? Planeta Ziemia. No już tylko trzy pytania są. Planeta Ziemia, jak jesteśmy wiarygodnie poinformowani, ma kilkanaście miliardów lat. No to już tutaj powiem, że nie jesteśmy wiarygodnie poinformowani, bo nikt tego nie wie. Jak możesz sprawdzić, ile planeta Ziemia ma lat? Można szacować, można zgadywać, można się domyślać, można pośrednie różne czynniki brać pod uwagę, ale nie musi tak być. To nie jest wiarygodna informacja, więc to jest założenie. Może ma. Możliwe, że ma nawet. Bardziej się skłaniam do powiedzenia, że ma. Sama Ziemia, że za to organizmy żywe absolutnie uważam, że nie mają. Ale to jest moje na przykład zdanie. Inni mogą mieć jakie chcą i można o tym pogadać, bo to nie jest żadna przesądzona, wiarygodna informacja. No więc dobrze, ostatnie dinozaury piszą tu, wymarły jakieś 70 milionów lat temu. Pytanie znowu, skąd to wiesz? Co, list pożegnany zostawiły?
miały zegarek im się stukł w momencie śmierci, można sprawdzić, nie było coś takiego. Homo sapiens, jedyna forma życia według chrześcijańskiej doktryny, która jest jedynym obiektem zainteresowań Boga, według ich poglądów nie jest starsza niż 100 tysięcy lat. Dobrze, i co dalej? W jaki sposób, w świetle tych faktów, judeo-chrześcijański Bóg spędzał te miliardy lat, póki nie stworzył ludzi, którzy sprawili, że stał się taki zajęty? Pyta się. Dwie osoby się naraz pytają. Jak spędzał miliardy lat? No więc tak, pytanie jest oparte na wziętych z Księżyca założeniach. To jest tak, by powiedzieć, nie wiem, no, co by było gdyby, i jeszcze co by było gdyby, i co by było gdyby, i w takiej sytuacji, co by było jeszcze gdzieś tam. Nie wiem, takie po prostu wielokrotne pytanie, które nie ma żadnego za bardzo sensu, bo dobra, ale i załóżmy, że był rzeczywiście, załóżmy, no, że to wszystko tak było, że ten judeo-chrześcijański Bóg spędzał miliardy lat, więc jak je spędzał? Ja nie wiem, jak je spędzał. W gry grał, w karty grał z synem. Dawaj, pogramy. Może po to ich jest trzy, żeby mieli jak grać, bo większość gier, w ogóle gier, nie nadaje się do gry w dwie osoby. Znaczy, to wynika z samej z konstrukcji gier. No, ale niektóre się da wymyślić takie. To jest bardzo trudno jest w ogóle wymyślić grę na dwie osoby, wiecie? A to, co wynika też z samej teorii gier też. No, z rzeczywistości po prostu, wynika z logiki, nie wiem z czego, no, z tego, że tak jest już. I no więc może dlatego właśnie ich jest trzech, bo najfajniejsze gry w karty są dla trzech osób, przynajmniej. Właśnie gry w karty dla dwóch osób to właściwie praktycznie nie ma. Wszystkie, co, które są, to są chyba w 100% mają czynnik losowy tam, bo, no bo nie da się grać, bo chodzi o to, że no nie da się ułożyć gry, w której wszystko nie będzie losowe dla dwóch osób. O. Krótko mówiąc tak. Da się, ale bardzo trudno jest. Prawie się nie da. Da się trochę. No. I dwa ostatnie. Skoro człowiek jest... What? To jest fajne pytanie. Terry Clark. Skoro człowiek jest stworzony na wzór i podobieństwo Boga, to czy oznacza, że Bóg ma penisa? Chyba nie. Nie sądzę. To tak samo, że Bóg nie chodzi sobie za krzaczek zrobić kupę, ani nie ma WC w niebie. Chyba też. Czy jest WC w niebie? Nie ma chyba WC w niebie. Bo chyba nie o to chodzi w tym zdaniu, że człowiek jest stworzony na wzór i podobieństwo Boga. Nie chodzi o to, że ma takie samo ciało. Jest dokładnie cytat w Biblii, werset, który mówi: Bóg jest duchem, a duch nie ma penisa. Chyba że jakiegoś duchowego penisa, o którym ja nic nie wiem i Biblia nie wspomina. Więc taka jest odpowiedź. I ostatnie pytanie tu jest, fajne pytanie też. Nie, to nie jest już fajne, to jest takie zwykłe. Czemu nie możemy poczekać, aż dostaniemy się do nieba, by czcić Boga? Więc możemy poczekać. Dlaczego mamy? Jak chcesz, to poczekaj, to ci każe. Chodzi o to, że nie musimy czekać. Tak naprawdę czczenie Boga to nie jest jakiś przymus, obowiązek czy coś tam. Ludzie czczą Boga, bo chcą. No. To musiał Polak pisać znowu, bo to wszystko w Polsce to jest na zasadzie przymusu. Jak coś nie jest przymusowe, to nie. To nie wolno tego robić w ogóle. Dam dobre pytanie na koniec. No wiecie, no, siedzę sobie tutaj, słońce się grzeje mnie, zima się dopiero co skończyła. Jeden z pierwszych ciepłych, fantastycznie dni. Grzeje jak pieron, naprawdę. Tu płynie rzeka brudna jak jasna cholera, syf jeden wielki, ale płynie jednak rzeczka. Tam jest lasek, tu kwitną seponki, wiewiórki chodzą albo inne lisy, zwierzę tam chodzą. No i patrz, i siedzę sobie i widzę, i to jest fantastycznie zrobione, każde jedno drzewo, to jest piękne. I zgodnie z tym, co wiem, zgodnie z moimi obserwacjami świata, zgodnie też z tym, co czytam sobie w Biblii, co potwierdza mi to Biblia, z moim światopoglądem zgodnie, jak widzę to widzę rękę kogoś, kto to stworzył. I mam, naprawdę w dupie mam to, czy to było już stworzone płynnie, czy to się rozwijało, czy to było w jednym momencie, w jednej chwili, czy ktoś to rękami zbudował, czy to jest tylko przenośnia, nie przenośnia. Nie interesuje mnie to technicznie. Tak samo jak mnie interesuje, w jaki sposób ktoś zrobił film Braveheart i ile tam było mikrofonów i jak długo to trwało. Mnie interesuje sam film i że to zrobił Mel Gibson. Więc jak widzę film Braveheart, to ja mówię: Mel Gibson jest great,
Man, powiem. Mel Gibson jest fajny, bardzo mi się to podoba. Dzięki ci, Mel Gibson, że zrobiłeś taki fajny film. I dokładnie na tej samej zasadzie, bez wnikania już w te technikalia, mogę powiedzieć sypacznie tu, że dzięki Boże, że zrobiłeś taką rzeczkę. Szkoda, że ludzie ją tak zasyfili potem, ale ludzie są głupawi troszkę, nie myślą o przyszłości, o dzieciach. Tacy ludzie są, nie? Ale nawet mimo tego, tu jest tyle ciągle fajnych rzeczy. To ciepło, co grzeje. To, że się pory roku zmieniają jednak, że się skończyła zima i to też coś pokazuje. W tym wszystkim jest podpis Boga. W tym wszystkim jest coś do nauczenia się o tym, jaki On jest. Bo widząc świat dookoła, drzewka, roślinki, słońce, to jak się wszystko zmienia, a jak się jednocześnie nie zmienia, to obserwując, możemy poznać Twórcę, nie? Tak jak obserwując film Braveheart, możemy poznać jakieś chore zafascynowanie Mela Gibsona jakimiś sadystycznymi rozlewaniami krwi, nie? Ona coś ma z tą krwią, strasznie lubi, jak się wszędzie leje ta krew i odrąbują se ludzie coś. No, to tak samo, można to obserwując zobaczyć, jakie cechy ma Bóg. Można. I co potem? No i można wiedzieć. A jak się wie już, jakie cechy ma Mel Gibson, to można się wiedzieć, co zrobi w życiu swoim Mel Gibson. Można się domyślać, że jeżeli film tak zrobił, bo taki jest, to tak postępuje w innych sferach życia, nie? I tak samo Bóg, jeżeli już wiesz, że lubi, jak się coś zmienia, lubi, jak się ciągle coś zmienia, bo lubi, ewidentnie, to widać, wszystko jest zmienne. Jak coś nie zmienia się, to nie żyje. To Bóg lubi, a jednocześnie lubi, żeby wszystko miało cykle, żeby wracało, żeby było niezmienne, mimo w tym, że się coś zmienia, ale w obrębie zasad. Takie coś. O tym wiemy. Wiemy też, że Bóg, że człowiek ma własną wolę, że Bóg mu pozwala mieć tą własną wolę. Pozwala mu błędy popełniać, to też wiemy. Więc jeżeli tak dużo rzeczy wiemy o Bogu, to możemy stwierdzić, czy to jest fajne, czy nie jest fajne, czy jest wielki, nie jest wielki. Jak jest fajny, no to przecież człowiekowi samemu chce się powiedzieć dziękuję, albo fajny jesteś, wielki. Nawet święty, można powiedzieć. Aczkolwiek po trawie czy po tej wodzie to już na pewno to nie można takiego wniosku wyciągnąć, patrząc na tą wodę, że święty Bóg jest, bo stworzył taki syf. Nie, to nie człowiek, to nie Bóg, tylko człowiek zasyfił, więc człowiek nie jest święty, tak. Pewnie jak tu płynął oryginalnie ten strumyk w pierwszych dniach istnienia Ziemi w postaci takiej, że był strumyk, to pewnie było czyste i by człowiek powiedział, o, Bóg jest święty jak ten strumyk. Teraz to nie może tak powiedzieć. No, ale mówię, poznawać Boga można przez to. Zresztą sama Biblia to mówi, że można przez samo stworzenie poznać Stwórcę. Co jest oczywistym dosyć spostrzeżeniem i obserwacją. I to się przydaje, powiem. Bo tak samo jak już poznasz trochę Boga, jaki jest, jakie ma cechy, co robi, co lubi, czego nie lubi. Lubi jajecznicę, czy lubi pierogi i tak dalej. Poznasz to, to możesz wiedzieć, jak postępować w życiu, żeby mu się podobać, wiedzieć, jak go sprowokować nawet trochę, żeby dał ci coś dobrego, a jak żeby coś złego, że wiesz, co lubi, nie? I to jest część życia po prostu, część poznawania drugiej osoby, tak jak masz żonę, albo tam przyjaciela, koleżankę, kogokolwiek, inną osobę. I z tą osobą im więcej spędzasz czasu, tym więcej wiesz, jaka jest. I tym bardziej jest fajniejsza. Zaczynasz nowe rzeczy odkrywać i wiesz, jak z nią postępować, żeby było jeszcze fajniej. Więc wiesz, w co razem możecie wspólnie zagrać. Nie? Żeby się wam fajnie grało i fajnie spędzało czas. Tak samo z Bogiem, mówię. I to jest fajny wniosek na koniec. I zadawanie tych pytań jest fantastyczne, uważam. Także nie jedne pytania tam głupawe były, inne śmieszne, a niektóre mądre. No, że to jedno, co nie odpowiedziałem. Dobre pytanie jest. I do takich pytań zadawania ja zachęcam w tym Odwyku. On po to on jest. On jest po to. Po to on jest, jak powiedział Kononowicz. No. I tyle. No, wiesz, jak się ktoś spodziewa, że tutaj jakiś guru Martin opowiada o Bogu i wszystko wie, to nie wiem. Może się pomylić, a może mieć rację. Ja w każdym razie tego nie wiem, ale mi nie o to chodzi. No, zawsze chodziło o to, żeby powiedzieć parę najprostszych faktów, które wiem. O tym mówi Biblia to, o tamtym mówi co innego. I to po pierwsze. I to już zrobiłem. Chyba większość najpotrzebniejszych rzeczy powiedziałem o nich. A druga rzecz to jest skłonić do myślenia o tym. Bo ludzie ogólnie, jak sobie myślą Bóg, to mają zakaz myślenia, od razu w głowie im się pojawia.
Więc to właśnie chciałem zmienić, żeby nie mieli tego zakazu myślenia, tylko wręcz przeciwnie, bo dla inteligentnego człowieka jest o czym pomyśleć tutaj. To nie jest coś, nad czym się nie myśli, a to się usiłuje wmawiać często w Polsce, że zwłaszcza w Polsce, wszędzie, ale w Polsce szczególnie, że jak mówisz o Bogu, to nie gadaj o rozumie, nie gadaj o myśleniu, nie gadaj o logice, gadaj o wierze. Tak jakby ślepe posłuszeństwo komuś, bo do tego się ta wiara ma sprowadzić, nie, że ci ksiądz coś powie, pastor, ktokolwiek, coś przeczytasz, masz wierzyć, masz nie myśleć, masz to zaakceptować. No to nie jest dobry pomysł na życie, bo nawet jeżeli ci się uda akurat, że masz fuksa i oni powiedzą prawdę i w to uwierzysz, no to i tak myślenie by ci tu nie zaszkodziło. Doszedłbyś do tych samych wniosków. Chyba, że jesteś jakiś ewidentnie strasznie głupi i wyciągasz kompletnie złe wnioski. Ale na to też jest sposób. Więcej czytać, nauczyć się myśleć, nauczyć się rozumować logicznie, rozmawiać z innymi. To jest bardzo dobre. Samo rozmawianie z innymi pozwala uniknąć kupy błędów, bo możesz albo ktoś cię przekona do czegoś i poznasz coś lepiej, zmienisz swój błąd, swoje błędne myślenie, albo skonfrontujesz, czy twoje poglądy wytrzymują próbę krytyki od innych. Nie możesz przy tej okazji stwierdzić, że ktoś inny jest trochę głupi. No ale to same plusy. To już wiesz, żeby z nim umowy nie podpisywać, nie? Albo nie za bardzo coś robić bardziej skomplikowanego niż pójście na piwo, bo ten człowiek nie myśli. No, tak czy inaczej, zawsze rozmowa z innym jest dobra. No zawsze. No nie ma takiego przypadku, żeby była zła. No nie ma. No czasem bardzo rzadko, bo cię ktoś tak irytuje, że nic już dobrego z tego nie wyciągasz, bo co powie, to cię irytuje. No to chyba tak wtedy. Ale nawet i wtedy jest jakiś plus, bo ćwiczysz swoją odporność na irytujących ludzi, co ci się bardzo przyda w życiu, zwłaszcza jak będziesz przedsiębiorcą i będziesz musiał chodzić po urzędach. Bardzo się przydaje. Ja tego mam za mało i ja nie mogę iść do urzędu, bo mnie szlak trafia, jak widzę tyle nielogicznych rzeczy. Jeszcze w dodatku jestem programistą i mam logikę wbudowaną w sobie tak bardzo, że mam taki, zawiesza mi się program, nie? Jak widzę, że jest coś kompletnie nielogiczne. I jeszcze do tego ja się specjalizowałem długo w optymalizacji rozwiązań w ogóle. Czyli żeby jak coś działa szybko, ktoś się uruchamia program, na przykład 10 sekund, żeby się uruchamiał w 2. I tak robiłem. Więc jak teraz idę do urzędu, to ja wszędzie, gdzie popatrzę, to widzę, co można poprawić. A tego jest tyle, że ja nie mogę wytrzymać. Po prostu ja bym tylko siadł i z wszystkich i wszystko poukładał, żeby to wszystko działo lepiej. Bo da się, łatwo, no ale niedobrze skonstruowane są trochę te organizacja życia urzędowego, więc nikt mnie nie będzie chciał pewnie, żebym poprawiał, ale nieważne, bo to nie na ten temat. Co był odwyk skłaniający do myślenia i mówiący parę prostych rzeczy z Biblii? Program www.odwyk.com i ten. I polecam słuchanie już odwyku, ściąganie sobie na jakieś odtwarzacze MP3 albo MP4, albo na telefony. To teraz dużo telefonów odtwarza filmy, albo już prawie wszystkie. O! I sobie kopiowanie to tam i wyjście na trawkę, bo to się dużo fajniej słucha. Możesz sobie położyć się i słuchać, jak Martin gada, popatrzeć na ekranik co jakiś czas. Bo to głównie jest do słuchania, ale do oglądania czasami można, jak robię głupie miny, albo jak pokazuję trawę, albo zwierzę. No ktoś tam sika, za przeproszeniem chyba, ale to nie pokażę teraz. No, to tyle. Był Martin Lechowicz. Wpadajcie posłuchać Odwyku. Jak uważacie, że jest pożyteczny i fajny, to zawsze możecie zostać sponsorem Odwyku. Dzięki wam, on istnieje też. Dzięki mnie też. I dzięki Bogu przede wszystkim. To na razie.